W ostatnim czasie w internecie bardzo głośno jest odnośnie Bohemian Grove, czyli rzekomego bardzo mrocznego miejsca w Stanach Zjednoczonych, w którym co roku od bardzo wielu lat spotykają się elity z całego świata, tacy jak politycy czy bardzo bogaci i wpływowi ludzie, po to, żeby czcić tam jakieś mroczne bóstwo, bądź dokonywać okultystycznych rytuałów. I o wszystkim naprawdę głośno zrobiło się w momencie, kiedy Ryan Garcia, czyli bokser, albo pięściarz, zaczął udzielać bardzo obłąkanych, odklejonych wypowiedzi odnośnie tego, czego doświadczył w związku z Bohemian Grove, ponieważ rzekomo miał zostać wcielony w to towarzystwo i zobaczyć coś bardzo mrocznego. Ostatnio to jest bardzo viralowa akcja w internecie, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to przychodzę z pomocą, ponieważ w dzisiejszym odcinku wyjaśnię całą sprawę Bohemian Grove, o co właściwie z tym chodzi i dlaczego teraz doszło do tak wielkich kontrowersji z udziałem tego czegoś. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Siema, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się całą sprawą wokół Bohemian Grove, całą tą tajemnicą, bardzo zawiłą historią oraz rozmaitymi, naprawdę specyficznymi i trudnymi w ocenie sytuacjach, które miejsce miały właśnie wokół tego miejsca, ludzi wokół tego zrzeszonych i różnych innych rzeczy, którymi zajmiemy się dzisiaj. Nie zacznijmy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linkę macie w opisie, bardzo chciałbym tam dobić 10 tysięcy followów, więc wspomóżcie kolegę, jeżeli możecie. Również taka sprawa na TikToku, naprawdę niewiele brakuje nam do 100 tysięcy obserwujących. Byłoby mi naprawdę mega miło, jeżeli byście mi tam zaobserwowali, bardzo wiele by mi to pomogło, więc zapraszam was tam. A jednocześnie, jeżeli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, to macie opcję wspierania. Już w tym bądź w przyszłym tygodniu pojawi się materiał tylko i wyłącznie wspierających, a później będą powiedzieć one regularnie, więc zapraszam, jeżeli jesteście chętni, jest to w 100% dobrowolne, a tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Więc zacznijmy od początku. Sprawa Bohemian Grove toczy się już od kilku lat i przez cały ten czas była bardziej rozpatrywana w kontekście teorii spiskowej, co zresztą nie zmieniło się do dzisiaj. Sama Bohemian Grove to pewne miejsce w Monte Rio w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, które przypomina pole kempingowe o ograniczonym dostępie. To znaczy, jeżeli nie jesteś z elity, to tam nie wejdziesz. Za chwilę trochę to rozwinę. Generalnie cała historia rozpoczęła się w 1878 roku i powiedzmy, że ta oficjalna historia jest dość nudna, więc nie będę przytaczał całej, bo to jest po prostu bez sensu. Najprościej mówiąc, wszystko zaczęło się od tworu znanego jako Bohemian Club z 1872 roku, założonego przez Henry'ego Harry Edwardsa. I przez lata na tyle ten pomysł wyewoluował, że w końcu powstało miejsce znane jako Bohemian Grove, do którego dostęp mają tylko ludzie pochodzący z największych elit, czytaj, znani na przykład aktorzy, bardzo wpływowi ludzie, bardzo bogaci biznesmeni, czy nawet bardzo ważne historycznie osoby, takie jak na przykład Robert Oppenheimer, który zjawił się na bardzo ekskluzywnym spotkaniu w Bohemian Grove we wrześniu 1942 roku. Było to spotkanie poświęcone planowaniu projektu Manhattan, które później doprowadziło do powstania pierwszej bomby atomowej. Niemniej film tego nie pokazuje, więc czy to też jest teoria spiskowa? Niemniej podobno jest to tylko jedno z bardzo wielu ważnych spotkań politycznych, na przestrzeni których i w sumie nie tylko nich w Bohemian Grove zawarto bardzo ważne umowy polityczne oraz biznesowe. I według w sumie jednej z wielu teorii działa to właśnie w ten sposób. To przykładowo jest zdjęcie pochodzące z lata 1967 roku, które podobno wykonano właśnie w Bohemian Grove i widzimy tam chociażby Ronalda Reagana, czyli 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który pełnił tę funkcję od 1981 roku do 1989. Czy chociażby Richarda Nixona, czyli 37. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który to prezydentem został 2 lata po zrobieniu tego zdjęcia w Bohemian Grove. I powiem tak, wszystkie te teorie spiskowe, które narosły wokół tego miejsca na przestrzeni lat, krążą właśnie wokół tego. No i w tym momencie przechodzimy na bardzo grząskie grunty teorii spiskowych. I żeby nas czasem nie cofnęło w czasie, albo żebyśmy się nie przenieśli w kosmos, potrzebny będzie pewien pradawny artefakt. O. I okej, skoro w tym momencie już nie musimy martwić się tym, czy wystrzeli nas w kosmos, czy nie, Bohemian Grove jest bohaterem licznych teorii spiskowych powiązanych z nowym porządkiem świata, iluminatami, masona. No dobra, może bez tych dwóch ostatnich, ale z nowym porządkiem świata na pewno. Otóż wszystkie te teorie wokół tego miejsca krążą wokół tego, że tam największa elita, ale nie z Warszawki, spotyka się.
najbardziej wpływowi ludzie, najbogatsi ludzie, aktorzy, całe Hollywood, politycy i razem robią jakieś pseudo satanistyczne rytuały dla jakiegoś pradawnego bóstwa. Bóstwo to ma nazywać się Molochem i ma wyglądać tak. Rzekomo oni wszyscy mają stawać przy gigantycznym posągu sowy, modlić się do niego i składać ofiarę. Głównie z dzieci, co także pojawia się w pewnej rzeczy, którą za moment sobie omówimy. I to jest dość mocne i foliarskie całkiem. Kolejne teorie zakładają, że ci wszyscy ludzie, członkowie Bohemian Grove, spotykają się w środku raz do roku na 17 dni. Tam właśnie odprawiają wszystkie rytuały i tak dalej, aczkolwiek jednocześnie tworzą nowy porządek świata, który w sumie chyba nigdy nie został dokładnie sprecyzowany, co właściwie oznacza. I w sumie ta definicja sprzed 24 lat, kiedy pojawiły się te pierwsze dowody, o których pogadałem sobie zaraz, pewnie dość mocno różni się względem tych, które obserwujemy w tym momencie. Skoro o tym mowa, przejdźmy trochę dalej. I zasadniczo na ten moment to wszystko, co powiedziałem, brzmi no dość przyziemnie, ponieważ nie od wczoraj słyszymy o tajnych stowarzyszeniach czy grupach elit, bardzo wpływowych ludzi, którzy rządzą światem. Z różnych kempingów w lesie. W ogóle jakby, jeżeli nie wejdziesz w temat i dowiesz się, że oni podejmują jakieś decyzje zmieniające świat, kurwa, na kempingu, to robi się to dość śmieszne, ale wiadomo jak to wygląda. Ale bardzo dziwnego kontekstu wydarzeniom z Bohemian Grove nadał pewien film, który został rzekomo nagrany wewnątrz, właśnie w tym miejscu. Tam, gdzie byle kto nie ma dostępu, gdzie wejść mogą tylko wybrani, gdzie dziać mogą się naprawdę różne rzeczy, których możemy się naprawdę nie spodziewać. A i tak w sumie, nawet jeżeli będziemy coś podejrzewać, to nie będziemy mieć jakichkolwiek dowodów na to, że te rzeczy faktycznie mają tam miejsce. Z wyjątkiem pewnego materiału wideo, który został zarejestrowany rzekomo w Bohemian Grove podczas jednego z 17-dniowych zjazdów, które miejsce mają co lato, w lipcu. I rzekomo przez większość roku Bohemian Grove jest po prostu miejscem dobrze strzeżonym, w którym może ktoś przebywać, niemniej jest dość puste. Wszystko co roku ma zmieniać się w lato, a dokładniej w lipcu, kiedy to na 17 dni przyjeżdża tam 2700 bardzo wpływowych osób będących członkami Bohemian Grove. Jest to bardzo zamknięta grupa, do której naprawdę żaden z nas najpewniej nigdy nie będzie miał dostępu. Poza mną. Ale dajcie mi jeszcze kilka lat. I tak, całkowicie ironicznie jestem w stanie wam powiedzieć, że owy materiał przedstawia chore gówno. I powiem tak, nagranie to zaczęło dość viralowo latać po TikToku. Niemniej wokół tego pojawił się absolutny fake news, że jest to nagranie udostępnione przez Ryana Garcia, którego wątek jeszcze w tym filmie się pojawi, ponieważ jest to naprawdę świeża sytuacja, która sprawiła, że w ogóle nagrałem ten materiał i zainteresowałem się tematem. W rzeczywistości mowa tutaj o nagraniu zarejestrowanym przez niejakiego Alexa Jonesa. Nagranie jest mocne. Zostało zarejestrowane gdzieś w lesie. W lesie należącym do terenu Bohemian Grove. Kultyści stoją nad brzegiem rzeki. Słyszymy krzyki pewnego człowieka, który krzyczy do nich, jakby odprawiał swego rodzaju rytuał. Pomiędzy nimi znajduje się człowiek, który właśnie w imię rzekomo odprawionego rytuału zostaje spalony. A jego podpalenie widzimy na samym nagraniu. W końcu nagranie dobiega końca. Ten film poszedł sporym viralem na TikToku, a wstawiony został 2 dni temu. W sumie to 3, w zależności od tego, czy wstawiam ten film w środę. I jest to nagranie, które najpewniej pojawiło się w filmie autorstwa Alexa Jonesa z 2000 roku pod tytułem Dark Secrets Inside Bohemian Grove. Polski tytuł jest dość dziwny. Masoni, iluminaci, nowy porządek świata. No, jakby macie te czapeczki dalej, które...
Kazałem wam założyć? I sam skusiłem się na obejrzenie tego filmu. Jest naprawdę... specyficzne. W sensie naprawdę dziwnie się to ogląda, ma na maksa kiczowate intro. Niemniej najpewniej każdy pojedynczy film bądź zdjęcie, które lata po internecie, które ma przedstawiać jakiś rytuał, który odbywa się w Bohemian Grove, pochodzi właśnie z tego filmu. I powiem tak, mi osobiście ciężko się to ogląda, bo na maksa nie lubię tych telewizyjnych filmów dokumentalnych odnośnie jakichś spraw, kiedy wypowiada się 10 tysięcy ekspertów na jakiś temat i jest to takie rozmyte i do bólu telewizyjne, dlatego zostałem youtuberem i robię te rzeczy lepiej. Plus mam wrażenie, że film bardzo mocno stara się zaznaczyć, że elity mają totalną obsesję na punkcie okultyzmu, do czego przejdziemy za moment. Generalnie obejrzałem cały film i fabuła przedstawia się w ten sposób, że Alex już wcześniej kręcił filmy chociażby o iluminatach i teraz ma nową sprawę do zbadania, czyli Bohemian Grove. Miejsce, do którego rzekomo najbardziej wpływowe elity przychodzą, żeby robić bardzo złe rzeczy albo brać udział w okultystycznych rytuałach. Następnie Alex przyjeżdża do Monterio, czyli miejsca w Kalifornii, w którym to Bohemian Grove się znajduje. Następnie jeździ wokół miejsca z Bohemian Grove, a w nocy zakłada ukrytą kamerę na klatę i wbija się do środka, żeby infiltrować to miejsce. Jakieś 40 ostatnich minut filmu to jest po prostu pokazanie jednego z rytuałów, który rzekomo ma mieć tam miejsce. I to właśnie z tego momentu w filmie pochodzą te wszystkie nagrania, które ostatnio zwiralowały się na TikToku i w internecie. I nie, one nie wyszły teraz, nie zostały zlikowane teraz, one były dostępne od 24 lat. Tylko sprawa dopiero teraz jest popularna. Dlatego detektywi z TikToka są bez sensu. Film m.in. przedstawia obrzęd czczenia i składanie ofiary demonowi znanemu jako Moloch. Czy to jest po prostu kolejny bardzo zły demon z pewnych wierzeń, któremu w ofierze składa się małe dzieci. Wzmianka o nim pojawia się w Biblii, dokładniej w Starym Testamencie, gdzie to Moloch czczony był pod postacią byka. Inne wzmianki na jego temat pochodzą z czasów średniowiecza, tam wspominany był już jako demon. W przypadku Bohemian Grove natomiast Moloch ma być symbolizowany przez 13-metrowy posąg sowy. I to właśnie pod nim miejsce mają mieć te wszystkie okultystyczne rytuały. Plus rzekomo każdy pojedynczy członek Bohemian Grove ma posiadać w domu malutką figurkę tejże sowy. I tak, wydźwięk tego filmu jest mega dziwny i foliarski generalnie. Chociaż materiał przedstawiony w filmie może być prawdziwy, to jego końcówka jest dość dziwna. Otóż Alex ogarnął cały ten materiał, który nagrał i wszystko to, do czego doszedł i wówczas stwierdził, że George Bush, ojciec George'a Busha i dziadek George'a Busha, że każdy z nich w swoich czasach był członkiem Bohemian Grove. I następnie on jedzie w jakieś miejsce, gdzie George Bush akurat miał się znajdować, drze mordę do megafonu, że George Bush to jest kultysta, i że przebiera się w to na co dzień, w sensie kiedy jest w Bohemian Grove i w ogóle, że czci jakieś bóstwo, nie? I naprawdę, coś takiego jest w tym filmie. Naprawdę to jest cała końcówka, ostatnie kilka minut. Więc tak, film jest dziwny, niemniej nie mówię, że nie pokazuje prawdziwych rzeczy. I w skrócie, właśnie tak prezentowała się historia Bohemian Grove do tego momentu. Krótko mówiąc, zagadkowe, ogromne miejsce w Stanach Zjednoczonych, zagadkowy las w Kalifornii, do którego prawie nikt nie ma dostępu, za wyjątkiem elity składającej się z ponad 2000 członków, w której skład wchodzi ponad 2000 osób, osób, które mają być najbardziej wpływowymi osobistościami z całego świata, z Ameryki, ale także z Europy i innych jego zakątków. I oni wszyscy na kilkanaście dni mają spotykać się w tym lesie i czcić jakieś pradawne bóstwo i robić jakieś inne głupie rzeczy. No, jest to dość mocne. Niemniej po wyjściu tego filmu Bohemian Grove istniało jako taka teoria spiskowa. W sensie ten temat wracał co jakiś czas w tej bardzo foliarskiej społeczności typu nowy porządek świata, iluminaci zaraz przyjdą i nas wszystkich do pionu ustawią. No generalnie znacie te rzeczy, to jest mniej więcej ten typ człowieka, który twierdzi, że Ziemia jest płaska, a Jezus to w ogóle był kosmitą. W internecie jakiś czas temu pojawił się materiał tego pana, który rzekomo eksploruje Bohemian Grove, aczkolwiek w momencie, kiedy w sumie nikogo tam nie ma.
gościu przekonał się, że faktycznie nikogo tam nie ma, ponieważ był tam w okresie, kiedy żadnego corocznego spotkania tam nie ma. I w sumie zwiedził całą okolicę, zobaczył jakieś posągi, do których pewnie się modlą i bardzo wiele różnych dziwnych ołtarzy i rzeczy. Ale to nagranie tak, kurde, no nie wiem, dziwnie się to trochę ogląda. Chociaż pewnie kontekst jest taki, jaki myślę. W każdym razie później powrócił jeszcze do tego miejsca i nagrał stamtąd dwugodzinny film, gdzie zobaczył różne dziwne rzeczy, a jednocześnie w kilku miejscach słyszalne były takie na maksa dziwne, niepokojące dźwięki. I znając życie, istniałoby to w taki sposób, gdyby nie bokser Ryan Garcia, wokół którego na przestrzeni ostatnich kilku dni wybuchła gigantyczna kontrowersja wokół jego słów odnośnie Bohemian Grove i tego, co ma się tam dziać. Generalnie do internetu liknęła jego wypowiedź odnośnie tego miejsca oraz jego rozmowa z Andrew Tate'em. Bro, you know the higher elites, bro. You already know who they are, bro. You know the path Andrew, you're going down is dangerous, my friend. I don't give a fuck. I don't give a fuck. They can't touch me. I'm a god. So, because I have the information on the elites and I could expose them, everybody thinks I'm crazy, but I can show you proof every day. I on na przestrzeni ostatnich kilku dni ma trochę zjazd porównywalny do tego, co Kanye miał chociażby w 2020 roku. Nie wiem, czy pamiętacie te wszystkie akcje, kiedy on kandydował na prezydenta. Aczkolwiek to są dwie zupełnie inne kwestie i nie ma co ich porównywać, bo powody różnych zachowań są tutaj trochę inne. I on przez ostatni czas miał naprawdę bardzo dziwne zachowania, w sensie wypowiadał się odnośnie Bohemian Grove. Mówi chociażby o satanistycznych obrzędach, których doświadczył, kiedy został wcielony do tej elity. I o wielu innych rzeczach, które naprawdę go przeraziły i w sumie zdaje się, że z mojego wprowadzenia do tematu wynika mniej więcej wszystko to, o czym on powiedział. W sensie został wcielony do pewnej społeczności i doświadczył coś, czego nie wiedział, że doświadczy. To znaczy wszystkich bardzo dziwnych okultystycznych rytuałów. Przynajmniej tak wnioskuję z jego wypowiedzi. I powiem tak, to jest dziwne. On odzywa się co jakiś czas, to prowadzi live'a, gdzie stara się opowiedzieć całą prawdę bardzo poważnie, kiedy inni chociaż wykupują mu czapeczki na TikToku i to wygląda dość kuriozalnie. Innym razem odpala kolejnego live'a, gdzie znowu odzywa się w tej kwestii, ale mam wrażenie, że to są takie ogólniki, że gdyby on faktycznie zobaczył coś mocnego, to puściłby coś mocnego, a nie mówił naokoło. A patrząc na to, że Ryan za niedługo ma kolejną walkę, to ja mam wrażenie, że to jest takie sztuczne budowanie hype'u. Ale oczywiście nie mówię, że to jest prawda, możliwe, że Ryan faktycznie mierzy się z pewnymi problemami i po prostu doznał sporego szoku rzeczami, których mógł doświadczyć, ale kurde, to wszystko za bardzo łączy mi się z tym, że on za chwilę ma walkę, ponieważ 20 kwietnia walczy on z Devinem Haneyem w Las Vegas. I akurat niespełna na miesiąc przed tą walką zaczął zachowywać się dość dziwnie. I oczywiście temat jest dosyć poważny, ale mam takie przeczucie, że to może być jakaś specyficzna akcja promocyjna. I ta cała sprawa z Ryanem Garcią jest dziwna. W sensie jest tutaj bardzo dużo rozmaitych nieścisłości. Na zasadzie, że z jednej strony on ma zaraz walkę 20 kwietnia. To jest za trochę ponad miesiąc. A z drugiej robi odpały w social mediach trochę w stylu Kanye'ego Westa. I być może faktycznie coś jest na rzeczy, aczkolwiek bardzo wiele znaków wskazuje na to, że to jest po prostu jakaś akcja promocyjna. Jestem ciekaw waszych opinii w komentarzach na dole co do tego. Nie mówię tak i nie mówię nie. Jestem niezdecydowany co do tego, co właściwie Garcia może mieć na myśli. Dajcie w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. To jest dziwny temat, naprawdę specyficznie się o tym mówi, jeszcze dziwniej o tym myśleć, aczkolwiek jestem mega ciekaw waszych opinii, więc napiszcie je koniecznie w komentarzach na dole.